Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami mecz 10. kolejki PGNiG Superligi Łomża-Wiwe Kielce kontra KS SPR Chrobry Głogów. Ja się nazywam Adam Malina. Próba gry z obrotowym, takie zagranie na pamięć. To w konsekwencji jest kontra w wykonaniu gospodarzy. Duży luz Arka Moryto. Marcel Zdobylak zabiega na drugie koło. Adam Babicz, Rafał Jamioł. W spotkaniu z Tarnowem trener Dujszebajew wystawiał na prawej połówce obrotowego, który zabiegał na drugie koło. Dzisiaj widzimy, że tylko z jednym zawodnikiem na linii 6 metra. Szymon Sićko, faulowany, trudna pozycja. Wyprowadzony Orpik. Odegranie do środka nabiega Adam Babicz, odgrywa do Jamioła. Krzysiek z kołem. Franko Wujowicz indywidualnie. Indywidualnie teraz Dani Dujszebajew. Tutaj Chrobry, jeżeli chce marzyć o dobrym wyniku, no musi takie sytuacje wykorzystywać. Tymczasem bramka Krzysztofika kontra Arcjom Karaliok. Strata i przed szansą Kielczanie. Krzysiek Lijewski, no wyszło jego doświadczenie. Krzywicki, Jamioł. Bekisz, Jamioł. Przepraszam, Krzywicki do Krzysztofika. Ulala, handbalowe delicje w wykonaniu obrotowego drużyny gości. 4 na 4. Władysław Kulesz, Aleks Dujszebajew. Gramy dalej. Branko Wujowicz, dobrze Krzysiek Tylutki. Dużo teraz miejsca na skrzydle dla Daniego Dujszebajewa. Czyli poszukać gdzieś przewagi, do którego ze skrzydeł, ale inaczej zdecydowali się rozwiązać tę akcję Błogowianie. Branko Wujowicz teraz na środku, tam domaga się piłki Arcjom Karaliok i Rafał Stachera po raz kolejny. Branko Wujowicz przed szansą gospodarza na bramkę z kontry w drugie tempo. Szymon Sićko mocno na zewnątrz, usiadł Rafał Stachera. Doskonały, waleczny, obrotowy. Adam Babicz teraz. Super Arek Moryto, Angel Fernandez, cóż za luz, cóż za spokój. Rafał Jamioł z trafieniem. Franko Wujowicz, dużo miejsca na prawym skrzydle. Arek Moryto w swoim stylu, technicznie. Być może za mało kleju. Orpik teraz chwyta to trudne podanie od Przysieka. Krzyż od piłki. Bartosz Warmijak, doskonałe trafienie. Czasem doskonałe teraz podanie do zabiegającego Kacpra Grabowskiego. Trójka bardzo dobrych bramkarzy. Przełamał się Sebastian Kaczor. Biega Turna. To markowo podanie do koła, odegrał do Kulesza. Będzie się działo na pewno dużo. Źle teraz Olejniczak. Krzysztofik jest absolutnie wszędzie dzisiaj. I mecz kończy się przekonującym zwycięstwem Łomży Wiwe Kielce. 37-26, tak jak wspominałem, mecz pod kontrolą, a ja się nazywam Adam Malina. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia przy kolejnych transmisjach w Emocjach TV.